Domy studenckie w Polsce to jest nowy cel inwestycyjny wielu inwestorów zagranicznych. Jak wszyscy pamiętamy, bo wszyscy studiowaliśmy w latach 70., 80., standard takich domów studenckich był bardzo, używając kolokwialnego słowa, przeciętny. To się zmienia. Teraz nowoczesne domy studenckie, oczekiwania studentów są dużo wyższe. Przede wszystkim student potrzebuje pewnej samodzielności, czyli w związku z tym zazwyczaj największą popularnością cieszą się pokoje jednoosobowe z niewielką łazienką, kącikiem kuchennym. Takie coś można zbudować już na 15 metrach. Oprócz tego zawsze ważnym elementem w każdym domu studenckim jest internet. Studenci często nie pamiętają o tym, żeby zgłosić, że mają usterkę kranu, ale za to pamiętają o tym i po 5 minutach czy po 5 sekundach dzwonią, mówiąc, że właśnie przestało działać internet. Przykładem takiego domu studenckiego, który spełnia te wymogi nowoczesności, jest Trio Kraków, gdzie w prawie 130 pokojach studenci mogą znaleźć te symptomy nowoczesności, czyli 15 metrów, odrębna łazienka, proste umeblowanie, do tego trochę pościń wspólnych, pralnia, niewielka kawiarnia i super lokalizacja. I to jest właśnie to, czego studenci potrzebują i co ma przyszłość w tej formule inwestowania w domy studenckie. Rozliczenie czynszu ze studentem powinno być proste, czy właściciele nie bawią się w serwis charge, opłaty za media, czyli jest jedna stawka i w tej stawce jest wszystko. I na przykładzie obiektu Trio Kraków taki miesięczny koszt wynajmu wynosi 1350 zł, gdzie jest wliczony i podatek, i wszystkie koszty. Przy założeniu umowy jest to co najmniej 11 miesięcy. Dwójka jest trochę droższa, bo ile pamiętam, 1800 zł, no ale to już się fajnie rozkłada pomiędzy dwie osoby.